I pięć czerwonych świateł, tak, zgasło. Anon ze świetnym startem, chociaż widzę, że tu jeszcze Vampir wystartował fenomenalnie i wbija się w tą pierwszą pozycję. Mamy trzy bolidy. Oj, ależ tutaj wyspinowana Alfa Tauri. Ktoś, dużo kierowców tam poleciało do przodu. Bartek Claudel również przestrzelił tą pierwszą szykanę. Na razie na pierwszej pozycji, no ale musi oddać. Ależ go tutaj objechali, Vampir z Anonem, no i Vampir z fantastycznym startem. To było do przewidzenia, że coś tam się stanie. Kasper Nowicki w tej chwili bardzo blisko Forka, Anon z najszybszym czasem okrążenia i będziemy mieli manewr McLarena bardzo blisko. Tam doszło do malutkiego kontaktu. Jeszcze Williams się w to wszystko wmiesza. Także tak, fantastyczny. I może opóźni to hamowanie. Kasper Nowicki, czy zostawi miejsca? Nie, Myszajan troszeczkę i się mamy wycofał. Kontakt. Tutaj Forek uderza w Myszajana. Kierowca Williamsa po raz kolejny właściwie przez rywala wypchnięty, a właściwie drugi raz wyspinowany już w tym wyścigu. Dominik przebija się na czwartą pozycję w tym momencie, no ale oczywiście Forek zaraz będzie mógł użyć DRS-u, zaraz będzie mógł się odgryźć na Dominiksie. Do Dominiksa, jeszcze tam Riad Jamakowicz wyprzedził Sandersika. Mamy dwie walki do pierwszej szykany. Piękny onboard od Riada, no tutaj przestrzelił. Pchnięty delikatnie nawet przez kierowcę Alfa Tauri oczywiście. Więc no zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No idealnie zakończyliśmy i Vampir w tej chwili zaskoczył troszeczkę Anona tym restartem, tak jak i zaskoczył troszeczkę mnie. 40 w tej chwili między tymi kierowcami, ale tutaj zostanie ta przewaga zneutralizowana przez tutaj tunel aerodynamiczny, że tak to teraz powiem, i przez ERS. Troszeczkę słabe wyjście Anona w tej chwili, ale odjechali od tej stawki. No i pierwsza dwójka jak na razie znowu jedzie w siną dal. Mamy walkę. Foruś próbował od zewnętrznej Dominiksa, a Dominik w tej chwili od wewnętrznej do tej drugiej szykany i jeszcze tutaj Simarino się wciska na Forku. Jest to manewr udany, troszeczkę z kontaktem, ale wydaje mi się, że reszta była czysto. Ustawione, to wyjaśniałoby, dlaczego w tej chwili w drugim sektorze i w Ascari aż tyle zyskał i w tej chwili aż tyle traci. Najprawdopodobniej są to wysokie skrzydła, ale zobaczymy. Simarino wyprzedza w tej chwili Kaspra Nowickiego. Ojojoj, i Simarino na tym stracił naprawdę. Będzie atakował i znajdzie się chyba przed Kasprem Nowickim, chociaż tutaj będzie side by side w tym zakręcie lekki kontakt i chyba uślizg Astona. No tutaj Forek na pewno, oj, tutaj tepnęło troszeczkę Kasprem Nowickim i Riad Jamakowicz zyskuje pozycję numer 4, aczkolwiek nie, już nie jadą chyba koło, nie widzę go w lusterku. A nie, jednak nie, tak, spokojne prowadzenie do drugiej szykany. Kacper Nowicki wypalony kompletnie z baterii. Z tyłu Dariusz Pożelski będzie znowu chciał się zabrać za Bartka. Andrzej z Kaczką wyprzedzają... Nie, przepraszam, Andrzej wyprzedza Kaczkę i mamy kontakt między tak tą dwójką. Ktoś tam się wyspinował, tak mi się wydaje. To jest Bartek. Bartek. No i on jedzie spokojnie po to P1 w tej chwili. Raczej mu na razie nic nie będzie zagrażać. Naprawdę jest szybki ten kierowca, w drugim sektorze szczególnie. No i trzeba pamiętać, że Vampir ma te 5 sekund kary, od których raczej nie będzie się odwoływał. Źle powiedziałem, przepraszam. Wystraszyłeś jednego z widzów, jak krzyknąłeś, gdy Anon walczył o życie w tym wyścigu. Chciałbym przeprosić, ale emocje wzięły niestety górę. Tak samo jak górę teraz weźmie na pewno bolid Astona Martina, bo on wyprzedza w tym momencie McLarena Kaspra Nowickiego, no ale to na pewno nie jest koniec tej rywalizacji. Pasowania, tak. Simarino, Borys Promny, SK911, cały czas... Ależ tutaj... Ależ! No SK bardzo agresywnie. No bardzo. To... No i tam przeciął Simarino delikatnie tą szykankę.
Anon tam odpuszczał, żeby... O, tutaj bardzo ładnie. Fair play. Fair play to było. No tam ale... wychylał się, żeby nie mieć tej strugi, troszeczkę Dominix, bardziej przyhamował. Dominix poniżej 3 sekund za Anonem, więc on może wskoczyć na podium, jeśli utrzyma tą przewagę na ostatnim kółku. Za Anonem, żeby zyskać tą pozycję. No ale wyślizgnęło mu się to z rąk i tutaj raczej nie będzie zmiany. A my już w ostatnim zakręcie Alboretto mamy Riada Jamakowicza, który pierwszy raz we Wlopie zwycięża, jest zwycięzcą wyścigu o Grand Prix Monzy. Pierwszy zagraniczny kierowca, który wygrywa w World League of Players. Drugi jest Vampir, trzeci Anon, a Dominix tylko 0,6 zabrakło do tego podium.